słuchasz Kafe Akcja, podcastu Akcji Demokracji o tym, jak wspólnie tworzymy nadzieję, zmieniamy świat na lepsze i dążymy do naszego wspólnego marzenia – Polski sprawiedliwej, solidarnej i dbającej o klimat. W podcaście rozmawiam z ekspertkami, ekspertami, osobami aktywistycznymi, tymi, które na co dzień stoją za naszymi kampaniami, aby wspólnie bliżej przyjrzeć się poruszanym przez nas tematom i szukać rozwiązań dla aktualnych wyzwań. Ja nazywam się Piotr Cykowski i zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy. Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu dwie osoby, które śledzą to, co dzieje się z Konfederacją i taki jest temat naszego odcinka. I witam serdecznie doktora Przemysława Witkowskiego, specjalistę z zakresu ruchów i grup radykalnych, który zajmuje się związkami ideologii popkultury ze szczególnym naciskiem na propagandę polityczną i jest współpracownikiem wielu organizacji pozarządowych, instytucji jako ekspert, redaktor i wolontariusz, w tym m.in. związany z Kolegium Civitas, współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszeniem Nigdy Więcej, Forum Dialogu, Fundacji Benzmiana, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego Nomada, Polsko-Izraelskiego Stowarzyszenia Hatikwach i wielu innych inicjatywach. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, kłaniam się. Oraz Dominik Puchała, doktorant w Centrum Badań nad Uprzedzeniami przy Wydziale Psychologii UW, który naukowo zajmuje się mową nienawiści wobec osób LGBT+, i ruchami skrajnie prawicowymi. Autor książki Tęczowa Matka Boska, Orzeł i Polska Walcząca, emancypacyjne wykorzystywanie symboliki grup większościowych w Polsce. Oraz kampanier Akcji Demokracji zajmującej się skrajną prawicą. Cześć Dominik. Cześć. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym zjawisku narastającego wydaje się poparcia dla właśnie skrajnych ideologii, które no między innymi wyrażane są rosnącymi sondażami partii politycznej Konfederacja. Taką osią naszej rozmowy, którą też zaproponował Dominik, jest przyjrzenie się diagnozie, dlaczego właśnie w ostatnich miesiącach widzimy ten wzrost dla Konfederacji, która to Konfederacja głosi hasła i wartości no, totalnie sprzeczne z tym, jakie my w ruchu Akcji Demokracji umacniamy i na rzecz których działamy. Drugi aspekt tego to przyjrzenie się temu pojęciu wolności, czego od Polski chcą, jak mówi Marcin Krzoński w swojej najnowszej książce Chłopcy Konfederacji, tego fenomenu. No i na koniec tej rozmowy będziemy szukać próby odpowiedzi, co my z tym możemy robić też w tym takim gorącym okresie przedwyborczym, kiedy rozmawiamy na temat polityki, na temat wyborów. Też jako akcja prowadzimy działania takie, żeby zachęcać do rozmowy właśnie, do przekonywania zgodnie z wartościami, więc jakich tutaj możemy używać argumentów w takich rozmowach. No dobrze, wracając do początku i do tego pytania, dlaczego poparcie dla Konfederacji wzrasta? Sądzę, że to pytanie, które wiele osób nurtuje. Wiesz, no, uważam, że Polska przechodzi w ostatnich kilku latach bardzo gwałtowne zmiany społeczno-polityczno-obyczajowo-ekonomiczne. To znaczy, ja bym powiedział, że dwie główne procesy. Jeden to Polska kraj staje się krajem no, zdecydowanie zamożniejszym przez ostatnie 30 lat niż było. Oczywiście ta zamożność jest nierówno dzielona, no ale jakby można powiedzieć, że wzrost gospodarczy właściwie stały od wielu lat sprawia, że powstaje powiedzmy jakaś taka niższa klasa średnia. Jednocześnie temu procesowi towarzyszy od wielu lat no, rozkład pewnej propozycji lewicowej, to znaczy redystrybucyjnej. Te partie są coraz słabsze, coraz mniejsze wyniki w wyborach osiągają i sam w ogóle system, jeżeli chodzi o taką lewicową osnowę, coraz bardziej staje się no, liberalny. Ta rzeczywistość od 30 lat, już od planu Balcerowicza, jakby promuje bardzo wolnorynkowy, indywidualistyczny, bardzo jest nakierowany na jednostkę, ewentualnie na rodzinę, rodzaj społeczeństwa, tak to nazwijmy. Więc z jednej strony dzieje się to, z drugiej strony więc jakby napływają do Polski również różnego
migranci z różnych krajów, głównie odnoszą się do pracy, no bo tu mamy do czynienia z bardzo niskim w Polsce bezrobociem, więc pojawiają się nowe grupy etniczne, ludzie o pochodzeniu z Bangladeszu, Pakistanu, Gruzji, Azji Środkowej i wielu innych krajów, co też rodzi jakieś napięcia między tymi, którzy tu już są zakorzenieni, a ci, którzy dopiero przyjechali. No i też, jeżeli chodzi o kwestie takie, powiedzmy, obyczajowo-społeczne, to mamy do czynienia z wzrastającą emancypacją kobiet, które zajmują coraz bardziej wyraźne miejsce w centrum dyskursu politycznego, z polityczki, aktywistki, artystki, osoby związane z biznesem. No i mamy też tego no, emancypację różnych innych grup mniejszościowych, takich jak osoby trans, czy już od dłuższego czasu widoczna emancypacja osób homoseksualnych. I to wszystko powoduje dość osób konserwatywnie nastawionych do rzeczywistości poczucie zaniepokojenia, jakiegoś lęku, wrażenia, że ich świat się zmienia, rozpada, już nie będzie taki sam jak wcześniej. Te lęki podsycają różne ośrodki medialne, skrajnie prawicowe, budując wizję szczególnie Zachodu jako społeczeństwa multikulti, jakiegoś rozbicia rodziny, jak to nazywają, jakiejś degeneracji, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, seksualno-rodzinno-związkowe, czy tutaj tak opisują, prawda, zmiany w modelu związków. I wszystko to razem sprawia, że pojawia się bardzo żyzna gleba dla partii, która chciałaby na tym lęku, w lękach żerować. Gwałtowna zmiana społeczno-ekonomiczna, połączona z dużą ilością lęku wobec tej zmiany i propozycją różnych ośrodków medialno-politycznych, które mówią, o, my mamy to rozwiązanie, musimy Polskę cofnąć do jakiegoś takiego wyobrażonego, idealnego stanu, którym uważamy, że jest dla niej odpowiedni. A jednocześnie dochodzi do tego taka bardzo indywidualistyczna, ultraliberalna, jeżeli chodzi tylko o ekonomię, propozycja organizacji rzeczywistości. Szczególnie, że jak już mówiłem, mamy do czynienia z kurczeniem się sfery socjalnej w wielu aspektach. Uzwiązkowienie jest bardzo niskie, polskie transfery socjalne są raczej niskie porównaniu do innych krajów europejskich. Także też do miejscowych lęku, powiedzmy, o tą zmianę obyczajowo-społeczno-etniczną dochodzi też opcja, no będziemy musieli się jakoś podzielić tymi skromnymi pieniędzmi, które idą na transfery socjalne z nowo przyjezdnymi i my tego nie chcemy, mówi jakaś tam część osób, bojąc się, że nawet to, co już otrzymano w ostatnich kilku latach skromnie od rządu Prawa i Sprawiedliwości, zostanie przeznaczone na pomoc osobom nie bez polskiego obywatelstwa. Więc to jest taki trochę opcja, no pomoc, ale tylko dla swoich, tych tu zasiedziałych, tych, którzy tutaj jakby mają korzenie i rodziny od wielu lat tu mieszkają, nie dla jakichś tam tajemniczych nowo napływowych, a tym bardziej opierając się na takim właśnie mechanizmie jak nie wiem, rodzina, który jako jedyny niewielu oparł się takiemu naporowi liberalnej ekonomii i był dla wielu Polaków pewną ostoją, więc w efekcie konglomerat tego wszystkiego daje takie moim zdaniem żyzne podglebie pod tego tu partię. I ta partia też, finiszując, jest też, powiedziałbym, już nie taką wschodnioeuropejską z lat 90. zerowych partią skrajnie prawicową, tylko zdecydowanie bardziej też zwesternizowaną, jeżeli chodzi o formy komunikacji, o pewne główne tematy, które są poruszane, czyli migranci, czy ruch antyszczepionkowy, czy podkreślanie właśnie tych elementów, które moim zdaniem pasują bardziej już do zachodniej skrajnej prawicy niż do tej, którą mieliśmy czynienia w latach 90. w Polsce. To ja bym chciał cię dopytać, bo ja rozumiem to, że Polska no, od lat początku 90. przechodzi bardzo taką gwałtowną transformację, też związaną z tym modelem ekonomicznym, bardzo skrajnie takim liberalnym i przyspieszenie też to otwarcie na świat i też zwiększenie różnorodności etnicznej Polski, która jednak została w wyniku II wojny światowej i później też no, zamknięcia nas w bloku takim ograniczonej mobilności po prostu bardzo zminimalizowana. Natomiast no, mam wrażenie też, że ta
rewolucja w zakresie obyczajowości też odbywa się już od jakiegoś czasu, a tu mówimy o takim wzroście poparcia w ciągu, no bym powiedział, ostatnich miesięcy, tak? Ta Konfederacja, jeszcze był taki moment, że się cieszyliśmy, że jej spada, natomiast no właśnie, co takim czynnikiem teraz jest, no bo też kwestia migrantów no była wykorzystywana w kampanii wyborczej w 2015 roku w paskudny sposób. No a z drugiej strony mówisz o tych transferach socjalnych, no jednak poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości no głównie bazuje na tych transferach, no i też ciągle jakieś nowe propozycje PiS zgłasza, więc pytanie, czy to jest kwestia w ostatnim czasie tego utraty zaufania do, że tak powiem, obietnic socjalnych, no ale mi się wydaje, że przecież Konfederacja raczej socjalnych obietnic nie składa, raczej takie totalnie wolnorynkowe, no więc zostaje dla mnie kwestia głównie, i czy to dobrze czytam z twojej wypowiedzi, głównie kwestia grania tą kartą emigrancką, która no, sądzę, że może mieć duży związek z wojną w Ukrainie i przyjęciem przez Polki i Polaków pod swoje dachy po prostu osoby uciekające przed wojną. To weźmy może taką opcję, powiedzmy, powierzchowną, to znaczy no, większość Polaków jednak, no, niestety, smutkiem muszę powiedzieć, no, głosuje dość powierzchownie i jakby kierując się jakąś doraźną sympatią, nie analizą programową. I jednym z problemów jest to właśnie, że potem okazuje się, no jak to ten miły młody człowiek w marynarce, który tak sprawnie mówi o ekonomii, jest jednocześnie zwolennikiem kompletnego zakazu aborcji, wpisania do konstytucji zakazu małżeństw jednopłciowych i oprócz tego ultrareligijną postacią, która jakby próbuje zjednoczyć prawo, prawda, kościelne z cywilnym, mówię na przykład o Krzysztofie Bosaku. No i to jest to zdziwienie, które u wielu osób jest takie, jak to możliwe. Tak, to jest możliwe, że niestety tutaj te mechanizmy, powiedzmy, PR-owe zadziałały w tym roku bardzo skutecznie na korzyść Konfederacji. To znaczy schowano bardzo konserwatywnych, powiedziałbym, no, autorytarnie nastawionych do demokracji, jeżeli w ogóle mówiących o niej nie mówiąc negatywnie, tak jak Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke, którzy wprost mówią o jakiejś takiej, podoba im się ustrój dyktatorsko-autorytarny, czy dosyć agresywne wypowiedzi o, prawda, kobietach, osobach z niepełnosprawnościami, osobach trans, homoseksualistach. Schowano ich w tej kampanii i wysunięto na czoło jakby dwóch młodych w miarę jak na polską klasę polityczną. No, przypominam, że rządzą Europą i światem ludzie często po 70, czy to będzie Donald Trump, czy Joe Biden, czy to będzie Jarosław Kaczyński, czy Donald Tusk, który prawie lat 70 również ma, i wielu polityków, a tu nagle mamy dwóch 40-parolatków, którzy przede wszystkim próbują mówić o ekonomii, gdzieś tam jakoś chowając w tło wszystkie swoje poglądy na kwestie obyczajowe, w tej kampanii oczywiście, kwestie obyczajowe, religijne, czy tego typu, tego typu. Więc tutaj wysunięcie młodych, dobrze prezentujących w mediach liderów tej partii Nowa Nadzieja, dawnej partii Korwin, czy Ruchu Narodowego Krzysztofa Bosaka sprawiło, że ludzie nagle, trochę też zmęczeni tym duopolem PO-PiS i wzajemnymi jakby oskarżeniami od lat obu stron o zdradę narodową, nie wiem, spiskowanie z Rosją, czy jakby cenzurę, komunizm jakiś w ogóle tajemniczy. Ci ludzie, wyborcy spojrzeli, no okej, to w takim razie no jest jakaś nowa, świeża opcja, ten produkt jest dobrze opakowany, ten produkt jest medialnie dobrze wyprodukowany, ich graficzna identyfikacja jest spójna, ich liderzy no nie są zgranymi politykami, którzy już wszędzie byli w 20 partiach i rządzili, byli sekretarzami stanu, ministrami. Można ich nazywać, o, to jest jakaś nowa propozycja. Mam wrażenie, że tutaj dominuje taka dość powierzchowna sympatia dla trzeciego gracza, który potrafi wyraźnie, dobrze, skutecznie, może tak to nazwijmy, działać medialnie i PR-owo. No, kiedy patrzę na konkurencję, to widzimy mało wyraźnych liderów, słabe działania, jeżeli chodzi o wizualne aspekty ich działalności. Tutaj jest dobrze zdefiniowany target, drobne mieszczaństwo, ludzie, którzy jakoś tam awansowali w ostatnich 20-30 latach, często młodzi, którzy uważają, że sobie zawdzięczają wszystko i to im mówią
sobie i rodzinie, o tak to nazwijmy ewentualnie. I to właśnie mówią liderzy, że to ty i twoja rodzina jesteście najważniejsi, nie tam jacyś przyjezdni, nie tam jacyś, czy cudzysłów, dewianci, którzy nie wiadomo czego chcą od państwa, żądają jakichś tajemniczych praw, których my ich nie chcemy dać. Mam wrażenie, że ci ludzie, wyborcy często wierzą, że sobie zawdzięczają wszystko i że gdyby tylko państwo im nie przeszkadzało i nie dokonywało tych transferów na rzecz tych takich, zdaniem, nieudaczników czy tam patologii, to jeszcze byłoby lepiej. Oni uważają, że te transfery to jest przejadanie pieniędzy, ci wyborcy. Oni uważają, że to, że państwo pomaga jakimś tam aspekcie, jakimś tam grupom, to jest marnotrawienie pieniędzy, że im nikt nie pomaga, że tego właśnie jakby nie skakuje ilość mężczyzn wśród wyborców, szczególnie młodych Konfederacji, bo oni jakby w tym dyskursie emancypacji kolejnych nowych grup pojawiających się ich zdaniem gdzieś tam na horyzoncie nagle, kiedyś homoseksualiści, teraz osoby trans, niebinarne i tak dalej, mówią, a nam nikt nie pomaga i wcale nie chcę, żeby im pomagał, bo to nie jest uczciwe. Uczciwe będzie, kiedy wszyscy będziemy mieli równe szanse, a równe szanse da nam tylko sytuacja zerowa, w której wszyscy mamy niskie podatki, niskie składki i nikt nie krępuje naszej, prawda, inicjatywy gospodarczej. Więc jakby w tym sensie dobra kampania medialna, dobre stargetowanie swojej propozycji dla pewnej konkretnej grupy, zdefiniowanie swojego wyborcy, skierowanie do niego przekazu, który trafia w jego oczekiwania lub fantazje o samym sobie i w efekcie potraktowanie tego jako poważny produkt, który można nakupić w tych wyborach. Trochę tak jak takie centrum handlowe, w którym no, w jednym sklepie co prawda jest Grzegorz Braun ze swoim batorzeniem gejów, ale w drugim jest Sławomir Mentzen, który mówi niskie podatki, niskie składki i ci ludzie, którzy kierują się tylko mentalnością konsumencką, wchodzą do tego centrum, a to ja kupuję tego Mentzena, a ten Braun, to ja tam w sumie nawet nie wiem, co mu chodzi, to jakiś tam, no dobra, 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 to i tak jest lepiej niż te PO i PiS, szczególnie, że mamy cały czas te informacje, jest taki moim zdaniem trochę niechcący efekt towarzyszący ciągłemu nagłaśnianiu afer pisowskich. To jest taki mechanizm, o skoro oni ciągle kradną, defraudują, wydają źle pieniądze, moje pieniądze, to może lepiej odciąć ich od tych pieniędzy, żeby ich nie mieli do wydawania, to może wtedy będzie trochę lepiej. Jakby, może byśmy oczekiwali, że państwo będzie działało sprawnie i że będzie rozwiązywało problemy skutecznie i że będzie działać poprawnie w ich rozwiązywaniu, ale niestety jednym z efektów jest właśnie to, że ludzie mówią, okej, nie działa, to może mniej państwa to będzie lepiej. To jest też trzeci taki, jeden z tych trzech, powiedzmy, głównych, powiedzmy, około liberalnych popularności Konfederacji. To tutaj, a to już chyba trochę do rozwiązań parkuje taki mój pomysł i z tego, co też mówisz, płynie. Czy my nie popełniamy takiego błędu jako komentatorzy, społeczeństwo zaangażowane, no że jakby Konfederacja nie jest w powszechnym odbiorze odbierana jako współautor rządzenia PiS-u i to jest, mi się wydaje, że ważne do pogadania później, ale też z twojej wypowiedzi dosyć mocno rysuje się taki, no że to dużą rolę odgrywa PR i targetowanie swojego przekazu do konkretnych grup, no i to trochę nawiązuje do naszego drugiego pytania o chłopcach Konfederacji, że dotychczas się mówiło, że no głównym odbiorcą, paliwem politycznym tych grup skrajnej prawicy są młodzi mężczyźni, no to się wiąże właśnie z takim poczuciem braku zobowiązań, tak, jestem młody, silny, sprawny, więc co się będę tam przejmował tym, co będzie później podatkami, przecież wszystko można sobie kupić w aplikacji i sobie jakoś tam życie ułożyć, nie myślę o tym, że tam będę chory kiedyś, cała narracja taka totalnie wolnościowa, liberalna i że to jest to paliwo takie mocne, oczywiście podsycane niechęcią i o tym wszystkim, co mówiłeś, no ale też ostatnie trendy mówią o tym, że trochę zmienia się tutaj ten krajobraz, że właśnie, no bo alternatywą z kolei właśnie bardziej empatyczną częścią społeczeństwa i młodych osób, które głosują, są młode kobiety, no które bardziej popierały te lewicowe rozwiązania i to było z kolei właśnie ta baza jakaś, do której stara się mówić lewica. No i teraz pytanie też chyba Dominik, trochę przechodząc właśnie, jak ty widzisz, też jakbyś się odniósł do tego kwestii, czy tej zmiany w kontekście tych grup, które zachęca do popierania Konfederacji, a tego fenomenu, o którym się mówi, docierania do młodych kobiet. Czy to tylko chłopcy Konfederacji, czy chłopcy i dziewczęta?
Wracając trochę do tej diagnozy i zaraz przejdę do tych grup, no to to jest naprawdę bardzo powiązane, no bo moim zdaniem to, co jest tutaj kluczowe, to zmiana normy społecznej, która nastąpiła. O tym mówił trochę Przemek. To znaczy ludzie mniej tolerują rasizm, ludzie mniej tolerują ksenofobię, ludzie mniej tolerują jakieś takie wprost przejawy na przykład choćby faszyzmu i to jest jasne, jakby ten opór społeczny jest zauważany na każdym poziomie. Wzrasta poparcie dla liberalizacji aborcji, wzrasta poparcie dla związków partnerskich, to wszystko jest widoczne. No i w związku z tym jakby rośnie też ten opór skrajnej prawicy. No i w tym sensie można go widzieć oczywiście jako coś nieuniknionego, bo on musi być, bo ci chłopcy czy ktokolwiek inny nie nadąża za zmianami, jak powiedział Przemek. No ale jest tutaj coś jeszcze innego tak naprawdę w przypadku tej Konfederacji, a mianowicie to, że Konfederacja nauczyła się do tego adaptować. Konfederacja zauważyła, że ta norma się zmieniła i nie pozostała wobec tego obojętna. I już nie tylko jakby wykorzystuje te emocje niezagospodarowane tych chłopców czy kogokolwiek innego, którzy zostali bez wykształcenia gdzieś w małych ośrodkach, kiedy kobiety się wyemancypowały i pojechały dalej, ale też po prostu nauczyła się korzystać z tego, że norma jest inna i nauczyła się na przykład dostosowywać swoje hasła. Jak poszedłem raz w ramach prowadzenia badań na demonstrację antyukraińską. No i to, czego się spodziewałem, to można streścić mianowicie w taki sposób, że po prostu będą wykrzykiwane jakieś antyukraińskie hasła, jakieś slogany ksenofobiczne, ktoś wyzywa jakiegoś ukraińskiego polityka, ktoś będzie krzyczał na migrantów, na uchodźców. Nic z tego oczywiście nie miało miejsca. To, co usłyszałem, to stop ukrainizacji Polski. Hasło, które bardzo sprytnie zwracane jest w kierunku partii rządzącej w Polsce i bardzo sprytnie ukierunkowane jest w partię rządzącą w Polsce, a nie w Ukraińców. Oczywiście my wiemy skądinąd, że to hasło tak czy owak uderza w Ukraińców w Polsce. To hasło tak czy owak jakby sprawia, że napięcia pomiędzy Polakami a Ukraińcami w Polsce po prostu wzrastają i może dochodzić do spięć. Ale mimo to hasło bardzo sprytnie tak naprawdę jakby obchodzi to i stara się wykorzystywać tą zmienioną normę na korzyść Konfederacji. Pokazywać te stare antymigranckie postulaty w nowej odsłonie, która jest miła dla oka i która jest tolerowana przez większy procent społeczeństwa niż tam 3% głosujące kiedyś na Korwina. Teraz jakby jesteśmy w stanie jakby patrzeć na skrajną prawicę jako już partię mainstreamową, bo tym w zasadzie Konfederacja się stała. Przemek powiedział, że to jest partia taka zachodnia prawica już i ja się z tym zgadzam, no ale to jest przede wszystkim taka wykastrowana skrajna prawica, której wcześniej w Polsce trochę nie widzieliśmy, bo dla nas skrajna prawica to byli ci ludzie, którzy krzyczeli hasła faszystowskie pod uniwersytetami, a teraz to jest skrajna prawica, która jedyne co jest w stanie powiedzieć, co i tak jest negatywne, ale no, tak jak mówię, ugrzecznione, no to, że nie chcemy rozdawać pomocy socjalnej dla Ukraińców. A to chcecie dopytać, no bo Przemek mówił o takim PR-ze, czy to nie jest tak, że właśnie oni wyciągają, mówisz, że kastrowana, czy to nie jest taka strategia celowa, że wyciągają te hasła, które są teraz nośne, a no tą swoją agendę związaną jednak z no taką głęboko ugruntowaną nienawiścią, niechęcią i wręcz, która no jakby ma w sobie przyzwolenie na przemoc, nie tylko symboliczną, ale fizyczną wobec mniejszości, wobec innych, jest zaszyta jednak w ten ruch, no bo rozumiem, że Konfederacja jest jakimś politycznym wyrazem szerszego fenomenu skrajnej prawicy w Polsce, tak? Jak ty to widzisz? Znaczy przede wszystkim nie traktuję skrajnej prawicy jak takiego jednego worka, którego idealnym przykładem jest Konfederacja, bo nie jest. Jakby skrajna prawica w Polsce jest bardzo zróżnicowana, jest bardzo też skłócona miejscami między sobą i Konfederacja tak naprawdę na tle choćby jeszcze bardziej radykalnych grup, no jest właśnie zaadaptowana, jest ugrzeczniona i przechodząc już właśnie do twojego pytania o te grupy, do których dociera, no właśnie przez tą zmienioną normę ona jest w stanie docierać już do kogokolwiek. Więc ja nie zgadzam się, że to są tylko chłopcy, którzy są sfrustrowani wyemancypowanymi kobietami. To są przede wszystkim, to już jest ktokolwiek, komu, no tak jak powiedział Przemek, nie podoba się duopol, komu nie podoba się to, że
stare twarze ciągle są widoczne w polityce i przede wszystkim Konfederacja stara się docierać do tych grup bardzo świadomie, bo ona wprost, jej politycy wprost mówią o wykorzystywaniu emocji. Mentzen bardzo świadomie i przyznaje, że instrumentalnie jakby wykorzystuje emocje w Polsce. On doskonale wie, że kwestia migracji jest kwestią drażliwą i on wprost mówi, że będzie ją wykorzystywał. Jakby tutaj nawet nie ma oszukiwań. Oczywiście mówi to w takich wywiadach skierowanych do tej mniejszej bańki, bo kiedy mówi do szerszej publiczności, to mówi właśnie o kwestiach bardziej zjadliwych, jak zresztą wcześniej mówiłem. No i co tutaj jeszcze przekonuje właśnie tą szerszą grupę odbiorców? No przede wszystkim taka pseudoeksperckość. Mamy tego doktora Sławomira Mentzena, który wychodzi i właśnie jakby z pozycji eksperta mówi o tym, jak powinna wyglądać Polska, a ludzie lubią być racjonalni. No i w ramach przekonywania siebie, że są tymi racjonalnymi, chcą głosować na kogoś, kto reprezentuje rzekomo tą racjonalność, no czyli tutaj Sławomira Mentzena. I myślę, że wybranie go jako twarz całej Konfederacji to jest świetny dla Konfederacji zabieg i przede wszystkim zabieg, który pozwala korzystać Konfederacji z tego przedłużonego efektu świeżości, czyli ciągłego mówienia, mimo że Konfederacja i ugrupowania, które w nią wchodzą, istnieją w polityce od bardzo, bardzo dawna. Wystarczy spojrzeć na Korwina. No to Mentzen jest w stanie jakby przez tą swoją mówienie o eksperckości, o ekonomii, jest w stanie korzystać z tego efektu świeżości. To jest strategiczne, to jest odwoływanie się do tego zmęczenia duopolem, czy jakkolwiek tego nie nazwiemy. Natomiast no, w praktyce to jest skrajna prawica, która nauczyła się grać w grę, jaką jest polska polityka, jaką jest polityka w ogóle. I to jest skrajna prawica, która nauczyła się, że krzyczeniem tylko i wyłącznie o osobach LGBT nie jest w stanie wyciągnąć 10% poparcia w wyborach. Teraz ta skrajna prawica stara się docierać szerzej i jej to świetnie, świetnie wychodzi. No właśnie dlatego, że zaczyna mówić o ekonomii. Nawet jeżeli gada bzdury na temat ekonomii i chce demontażu państwa, no to tak czy owak jakby ludzie wchodząc w tą pseudoekspercką narrację, wierzą, bo chcą wierzyć, bo chcą być, tak jak wcześniej powiedziałem, być może postrzegani jako ci racjonalni wyborcy, a racjonalny wyborca nie będzie zajmował się osobami LGBT, tutaj oczywiście w cudzysłowie, ale będzie zajmował się kwestiami ekonomicznymi. Być może dlatego ten Mentzen jest taki przekonujący. No, wcześniej w jakimś sensie próbował to robić Korwin, no, ale on był niewiarygodny, dlatego że on jednocześnie przez większość czasu zajmował się odwołaniami do rzekomo niższej inteligencji kobiet i Hitlerem. No i nawet jeżeli mówił o tej gospodarce w kategoriach racjonalnego wyboru, no to nie był za taki wybór uważany. No a Mentzen przez swoje stonowanie, ugrzecznienie wykorzystuje tą narrację Korwina lepiej niż sam Korwin. Mieliśmy okazję przyjrzeć się bliżej diagnozie, natomiast chciałbym teraz przejść do tego momentu szukania jakiejś odpowiedzi na to naszej. Tak jak mówiłem na początku, też w takim duchu, że jako akcja, jako Ruch Akcji Demokracji wychodzimy na ulicę, by przekonywać osoby do głosowania, w związku z tym temat pewnie będzie się pojawiał w tych rozmowach, ale też będziemy zachęcać do zadawania pytań kandydatom i kandydatkom. W związku z tym trochę to jest taki kontekst różnych pytań czy różnych rzeczy, które warto mówić przy tej okazji o zagrożeniu Konfederacją, a może jakichś rzeczy, jakichś tematów warto, nie wiem, unikać, a może w ogóle jakieś inne jeszcze podejście. No jak w tym okresie mniej więcej 3 miesięcy do wyborów najlepiej zajmować się tym tematem. No mam wrażenie, że jakby w tych wszystkich rozmowach przedwyborczych i w tych narracjach, które chcemy tworzyć, żeby docierać do ludzi i być może pokazywać, że lepiej głosować na ugrupowania prodemokratyczne po prostu, jakby kluczowe jest trochę to, żeby odwracać tą strategię Konfederacji, o której mówiliśmy wcześniej. Czyli jeżeli oni jakby adaptują się i wykorzystują tą zmieniającą się normę,
czy w zasadzie adaptują się do tej zmieniającej się normy, no to może dobrze pokazywać właśnie ich prawdziwą twarz i dobrze pokazywać, że to nie jest tak, że ta konfederacja naprawdę się zmieniła i to nie jest tak, że naprawdę im chodzi o, w cudzysłowie, stop ukrainizacji Polski w znaczeniu pomagania tylko swoim, a innych ignorowania, tylko tak naprawdę chodzi im również o to, aby te napięcia międzygrupowe zwiększać. No i tutaj są konkretne postacie, które idealnie to pokazują. No jest Grzegorz Braun, którego Konfederacja, jak wspominał Przemek kilka razy, stara się chować gdzieś do szafy. Natomiast my możemy go po prostu wyciągać i pokazywać, że on tam cały czas siedzi. To nie jest tak, że Grzegorz Braun po wyborach również będzie ukryty, bo Grzegorz Braun po wyborach będzie miał wpływ na Konfederację. Grzegorz Braun będzie miał wpływ na to, jakie Konfederacja będzie podejmować decyzje, niezależnie od tego, czy wejdzie z kimś w koalicję, czy nie. No i co więcej, są tam osoby też takie jak choćby Korwin-Mikke, które też nie planują odchodzić z polityki, mimo tego, że to Mentzen właśnie zachęca do tego, żeby oddawać władzę młodym. I myślę, że warto też zwracać uwagę choćby na niego, który zresztą niedawno po wydarzeniu w Poznaniu zaczął pisać o tym, że pojedynki w Polsce powinny być legalne, to wtedy nie dochodziłoby do morderstw z powodu na przykład zazdrości. No, są to diagnozy absurdalne, natomiast to są diagnozy, które gdzieś są niewidoczne, no bo Konfederacja celowo stara się ukrywać, więc być może tym wszystkim osobom, które chcą głosować na Konfederację, bo widzą w niej bunt przeciwko systemowi, warto jakoś pokazywać w rozmowach prywatnych, że po pierwsze to nie jest bunt, a po drugie to jest jakieś czyste szaleństwo i cofanie nas do czasów pojedynków tak naprawdę, a cała reszta, czyli to wywracanie stolika, o którym mówi Mentzen, no to jest po prostu fasada, pod którą kryją się skrajnie obrzydliwe poglądy uderzające w mniejszości, uderzające w Unię Europejską, uderzające w prawa kobiet. No i myślę, że jakby w sposób nieugięty trzeba to pokazywać, nawet jeżeli staje się to dla nas męczące i nawet jeżeli gdzieś w naszych bańkach informacyjnych wydaje nam się, że wszyscy to wiedzą, to mam wrażenie, że nasz sąsiad, nasza sąsiadka może po prostu tego nie wiedzieć, bo dlaczego miałby? Jakby Konfederacja robi naprawdę dobrą robotę w ukrywaniu Grzegorza Brauna, robi dobrą robotę w ukrywaniu tego, co jest dla niej niekorzystne, więc takie wychodzenie z tą informacją może być chyba najlepszym rozwiązaniem, na jakie możemy sobie pozwolić. I w tym sensie nie zgadzam się z tym, że o Konfederacji mówić nie należy, bo to jest takie myślenie jak o tym, że o faszystach mówić nie należy, bo przecież wtedy nagromadzimy im popularność. No nie, no oni jakby sami działają i to nie jest tak, że bez nas przestaną istnieć. Oni tam są, oni dalej się będą mobilizować i tak samo Konfederacja. Konfederacja będzie działać dalej na rzecz wzmacniania swojego poparcia i tylko od nas zależy od tego, czy będziemy jakoś przyjmować kontry do tych szkodliwych narracji, czy po prostu jakoś poddamy się temu i sami być może uwierzymy, jak ostatnio mam wrażenie robi część opozycji w tą pseudoeksperckość w Konfederacji, dobre intencje na przykład w zakresie ekonomii. No nie, tutaj jakby trzeba odrzucić cały ten pakiet, czyli zarówno demontaż państwa, tak jak chce jego Konfederacja, jak i po prostu kwestie związane z światopoglądem, czy po prostu prawami człowieka. Czyli tak podsumowując, to warto spojrzeć właśnie na Mentzena, o którym wszyscy teraz, mam wrażenie, również te mainstreamowe media się zachwyciły i oni mówią, tylko przypominać i wiedzieć, co mówił i mówi Braun i Mikke, Korwin-Mikke i mieć te argumenty. Mi się wydaje, że takim mocnym też jest no, właśnie ten z obszaru polityki społecznej, czyli bon, to się nazywało bon zdrowotny, tak, czyli po prostu radykalne, no, skazanie wielu osób, które na przykład chorują na przewlekłe choroby, tak naprawdę na śmierć. Pokazać absurdalność tego pomysłu, ale groźność też, tak? No, bo to już teraz uderza w osoby, no, które żyją w lęku, tak? Jeżeli będzie miał wpływ Konfederacja na politykę, w tym już teraz niezwykle
obciążoną ochronę zdrowia i takie pomysły będą chociażby tam poddawane, czyli będą związane z cięciami w tym obszarze, no to de facto skazuje na cierpienie i śmierć osoby, które są zależne od po prostu systemu ochrony zdrowia, przewlekle chore czy z różnymi niepełnosprawnościami. Tak? To taki wymiar, który może się wydawać mniej, jak to się mówi, tematem ideologicznym, co po prostu bardzo pragmatycznym i życiowym. I warto o tym chyba też pamiętać. Przemek, a jakie ty byś tutaj widział wskazówki do takich rozmów o polityce, gdzie temat Konfederacji może wypływać? Może dał parę prostych rad takich, wydaje mi się, do zrealizowania. Ja nikomu nie każę czytać ze szczegółami programu Konfederacji. Ludzie nie lubią czytać takich trudno napisanych druczków partyjnych. Proponuję przeczytać trzy duże, przeglądowe artykuły dotyczące poglądów Konfederacji na różne tematy. Tak, żeby uzbroić się w jakąś argumentację. Żeby nie mówić, a faszyści, to nie są faszyści. To jest ultrakonserwatywna, ultratradycjonalistyczna, ultrareligijna i ultraliberalna skrajna prawica. Więc wiedza o tym, żeby nie bić maczugą, która nie pasuje do tej partii, jest podstawową. Trzeba wiedzieć, jakie mają poglądy na aborcję, jakie mają poglądy na rozwody, jakie mają poglądy na mniejszości seksualne, jak chcą do nich podejść, jak dokładnie chcą rozwiązać różne kwestie. To jest opisane w wielu tekstach. Ja proponuję przejść trzy, skorzystać z mediów, które jednak krytycznie patrzą na Konfederację, czy będzie to bardziej głównonurtowy Gazeta Wyborcza, czy będzie to Okopres, czy będzie to może bardziej lewicowa Krytyka Polityczna. Tam jest dużo informacji, gdzie można dowiedzieć się, co oni naprawdę chcą. Następnie drugim krokiem byłoby raczej zadawanie pytań. To znaczy na przykład mamy kuzyna, szwagra, dziecko, kolegę z pracy. Czy ty wiesz w ogóle, co Konfederacja uważa o prawie do aborcji? Ja załóżmy, że odpowiada jakoś. Wie, nie wie. Jeżeli nie wie, to wyjaśnić. A ty jak uważasz? Albo jaki jest twój stosunek do homoseksualistów? Masz coś do nich? Masz jakiś z nimi problem? Chciałbyś, żeby mieli coś zakazane? Tak, nie. Najczęściej ja mam wrażenie, że ludzie, którzy motywacją do głosowania na Konfederację jest ich podejście do gospodarki, bardzo często jednocześnie wcale nie mają jakichś specjalnie konserwatywnych poglądów, jeżeli chodzi o kwestie obyczajowe. Może uważają, że jakieś specjalne bonusy dla jakichś grup są niedobre, ale realnie to, że tak naprawdę uważają często w takim liberalnym duchu, czy to właściwie czyjaś sprawa, z kim on sypia, z kim żyje i to w sumie nie moja sprawa. Ale jeżeli w tym przypadku podstawi się nie Sławomira Mentzena z kampanii, a Grzegorza Brauna z całej jakby jego kariery i powie się, że Grzegorz Braun jest zapatorzeniem gejów, powie się, że Janusz Korwin-Mikke, który jest w Radzie Liderów, oczywiście tak jak Grzegorz Braun, ma niedopuszczalny w polskim prawie stosunek do pedofilii, zaprzecza odpowiedzialności Hitlera za Holokaust, mam wrażenie, że przedstawienie tego typu poglądów może być otwierającym oczy doświadczeniem dla wielu świeżej, jakby świeżego hołmu wyborców Konfederacji. Mam wrażenie, że wiele osób naprawdę nie wie. Naprawdę widzi bardzo powierzchownie, polityką się na tydzień nie interesuje. Po prostu zauważyła dwóch młodych ludzi w miarę na polską klasę polityczną, Bosaka i Mentzena. Ja wielokrotnie słyszałem tego typu informacje. Jak to jest możliwe, że ten miły, młody człowiek w marynarce, tak ładnie ubrany, uważa to czy tamto o homoseksualistach, aborcji, czy różnych prawach obywatelskich, cywilnych, które mamy zagwarantowane w polskim prawie. Mam wrażenie, że przeczytanie trzech artykułów, następnie zapytanie się osoby, którą uważamy za zwolennika, co ona uważa, a potem przedstawienie w kontrze tego, co uważa partia, którą wspiera, może być dla wielu doświadczeniem otwierającym oczy. Na pewno nie jest nim wyzwanie ich od faszystów, próba kancelowania, odcinanie się własnej bańce. Wydaje mi się, że wyjście, trzecią rzeczą, którą mu spanować, jest wyjście poza własną bańkę. Nie czuć się bezpiecznie, wszyscy uważają, więc to samo. O, demokracja, o, prawa obywatelskie, o, tutaj rząd PiS taki, a tutaj jakby to, to super, że mamy taką grupę, ja bardzo się cieszę, ale jakby nie może być tak, jak to punkt w CIP-ie, które swego czasu w latach 90. krążył. Może przytoczę go, nie wiem, czy będzie zrozumiałe, ale zobaczymy. Spotykają się rodzina przy Wigilii, mówi,
jak to jest możliwe? Ja głosuję na Unię Wolności, ty głosujesz na Unię Wolności, wujek Andrzej głosuje na Unię Wolności, dziadek Stefan głosuje na Unię Wolności, babcia Katarzyna też głosuje na Unię Wolności. To jak to jest możliwe, że oni mają 9% poparcia? Więc to jest jakby... Bańka społecznościowa nie jest czymś nowym. Tak naprawdę wtedy też w grupie, powiedzmy, wielkomiejskiej klasy średniej, inteligencji, jak to nazwiemy, też krążyły jakieś takie przekonania o oczywistości wszystkiego. No co Dominik wspomniał, jest też takim elementem, który ja widzę w tym kontekście. To znaczy wspomniał o tym, że o, przychodzą się głosy, nie piszcie, bo będziemy ich reklamować. Ja chcę powiedzieć, że liderzy Konfederacji mają o wiele większe zasięgi niż my trzej razy wzięci i organizacje, do których należymy czy z tym pracujemy. Są bardzo sprawni medialnie i mówienie o tym, że niepisanie jest kolejną jakby taką emanacją tego dowcipu o tym, że cała rodzina głosuje na Unię Wolności, a Unia Wolności ma ciągle tam 9% poparcia. Bo wszyscy myślą, szczególnie w takich powiedzmy liberalno-lewicowej bańce, że wszyscy właściwie to uważają tak jak oni. I to szokujące, że ktoś, jakiś szaleniec gdzieś tam się uważa inaczej. Po prostu to są bardzo sprawne sieci medialne, które gdzieś sobie istnieją, bardzo sprawne medialnie postacie, które te sieci używają i mają zdecydowanie większe się niż ktokolwiek inny. Zamykanie oczu na to, że idzie jakaś fala, nie zatrzyma tej fali. Wydawanie, że jej nie ma, też jej nie trzyma. Mówienie, że ja jej nie widzę, no to właściwie jej nie ma. To jest, przypomina trochę mówienie o takim denializmie klimatycznym, że panie, ciepło jest, no śnieg, albo śnieg pada w zimie, o co ci chodzi, nie? No, to nie o to chodzi, że jeżeli ja w danej sekundzie nie zauważam pewnego procesu w moim towarzystwie najbliższym, to że on się nie dzieje. Mam wrażenie, że potem zwyczaj przed wyborami, albo po wyborach jeszcze częściej, dzwonią do mnie dziennikarze, panie Witkowski, pan nam wytłumacz, jak to jest, że ten, tamten dostał tu tyle głosów, on tutaj, prawda, został posłem, prezydentem, nie wiem, senatorem, radnym. Ja mówię, no, panie, ten człowiek od 15-20 lat ciężko pracuje na to, w grupie osób, na którym uwagę nie zwracacie, bo uważacie, że są mało istotne, dziwne, szurskie, foliarskie, jakieś, no nie wiem, absolutnie niedopuszczalne do dyskusji, uzyskuje popularność. Demokracja polega na tym, że wszyscy mają ten jeden głos. Trzeba z tym żyć, bo albo to, albo właśnie po co oferuje Janusz Korwin-Mikke, czyli tacy powiedzmy autorytarni technokraci, którzy wiedzą lepiej od reszty obywateli, jak żyć i co robić. Więc jeżeli rzeczywiście chcemy coś zmienić, no to potrzebna nam wiedza, to primo. Sekundo, jakaś komunikacja, ale nie agresywna, nie typu, a jak ty możesz, to obrzydliwe, to straszne, jesteś faszystą, nie wiem, niszczysz, nie znoszę takiej komunikacji. Ta komunikacja jest absolutnie straszająca i mam wrażenie, że wiele osób właśnie dokładnie dlatego nie ma ochoty zagłosować na bardziej postępowe ruchy, bo one z taką właśnie pozycji występują, mówią, pouczają, jak taki nielubiany kujon w klasie, co ty tam powinieneś robić, a czego nie powinieneś robić. Nasz kolega z pracy, który mówi, tak, Mencen dobrze mówi, a Bosak to porządny facet, to ten pytanie, stary, ale jak ty uważasz, no nie wiem, bo ja mam wrażenie, że co ty myślisz o aborcji, albo ty myślisz, że twoja dziewczyna zaszła w ciążę, to teraz, jutro, albo ty byś miał seks jakiś tam, nie wiem, powiedzmy przypadkowy zupełnie, to co byś też tak mówił? No nie wiem, może tak, może nie. I tak 5-6 przykładów daje szansę, że ten człowiek stwierdzi, no nie, no dobra, to jest hardkorowe, nie, to jest tłumacz, ja... Znaczy, poszukam kogoś bardziej jakby w centrum, który akceptuje tę demokrację w Polsce, bo już w sumie ja nie będę się tam potem wstydził, że oni znowu coś odpalili. Brown, nie, to jest to ten rodzaj pracy, który można wykonać, niekoniecznie jakieś wielkie czyny, no tylko że to musi zrobić dużo osób. Super, to jest chyba bardzo ważne, żeby, i tak biorę to też, że często mówimy ogólnie, Konfederacja coś tam, a tutaj i też tego, co Dominik, ty mówiłeś, że żeby przeczytać te trzy artykuły, żeby zebrać kilka ważnych dla nas argumentów z różnych obszarów życia społecznego. I też mi się wydaje, że właśnie no to teraz Mencen stał się tą gwiazdą, że tak powiem, ale której przyklaskują niestety różne środowiska i bardzo skupiając się na tej kwestii ekonomicznej. I sobie przypominam to, co mówił George Lakoff, żeby jednak skupiać się na tym, co jest dla nas ważne, tak właśnie, i być może, bo to też jest rola mediów, ale trochę nas wszystkich, żeby no nie mówić, nie odbijać tylko piłeczki i nie wzmacniać tego przekazu jako tutaj, nie wiem, jakiegoś nowego konceptu na ekonomię, tylko przedstawiać to w pełnym pakiecie tych różnych pomysłów, naszym zdaniem bardzo złych na Polskę, i żeby nie mówić, że no to tutaj ekonomia, to wiele osób się na tym nie zna,
a o reszcie po prostu zapominać, żeby w ogóle zaczynać tą rozmowę od takich ważnych dla nas kwestii, tak jak teraz to Przemek powiedziałeś, i przygotować po prostu parę dobrych argumentów. Nasza rozmowa skupia się wokół Konfederacji, wokół wyborów, ale też jest taka przestrzeń społeczna, gdzie te przejawy nienawiści, przejawy wrogości wobec mniejszości, które też ma na ustach właśnie Konfederacja, mają miejsce, i wyście przygotowali taką publikację, która się nazywa Jak zatrzymać falę nienawiści, która już wkrótce będzie dostępna dla osób, które śledzą działania Akcji Demokracji, będziemy o niej informować. Chciałem was zapytać właśnie o ten kontekst przestrzeni publicznej i na ile on jest też ważny i jakieś kluczowe lekcje, czy też dlaczego warto po tą publikację sięgnąć. No przede wszystkim dlatego, że Przemek Witkowski, który jest autorem tej publikacji, opisuje tam no właśnie takie działania proste, między innymi, ale też trudniejsze, i stopniowo jakby zwiększa ich trudność w miarę jakby kolejnych rozdziałów, które jakby mają szansę realnie wpłynąć na rzeczywistość, no bo no właśnie to jest tak, że musimy wychodzić z tej bańki i przestać udawać, że skrajna prawica albo nie istnieje, albo jeżeli zamkniemy oczy, to ona zniknie. I musimy zwracać uwagę też na to, w jaki sposób ona działa, czyli no być może to już nie tylko Konfederacja, ale w ogóle skrajna prawica, czyli także w przestrzeni publicznej, choćby zaczynając od takich prostych czynności jak zrywanie wlepek, bo te proste czynności jakby pozwalają jakby ograniczać właśnie wpływ i zasięg narracji skrajnie prawicowych, no i dzięki temu jakby też ograniczać propagandę, która później w konsekwencji jakby zwiększa tak naprawdę poparcie dla ugrupowań takich jak Konfederacja, i która w konsekwencji może doprowadzić do tego, że no nie chciałbym tego, ale że w przyszłych wyborach Konfederacja będzie graczem na tyle ważnym, że stanie się oficjalnym bądź nieoficjalnym koalicjantem jakiejś partii rządzącej. To jest istotne, żebyśmy codziennie robili drobne rzeczy, bo nas jest więcej. Nas jest więcej absolutnie niż wszystkich ludzi, którzy próbują zamienić Polskę w jakiś ultrakonserwatywny, ultrareligijny skansen. To jest super zachęta, więc czekamy na tą publikację i będziemy o niej informować. I jeszcze chyba chcę powiedzieć, bo tutaj zarysował nam się taki temat takiego pozytywnego programu, bo myślę, że te rzeczy, te sfery są ze sobą połączone, to paliwo takie społeczne, przyzwolenie, które jest w przestrzeni publicznej, nasze reagowanie, niereagowanie, no też z tą emanacją polityczną. I z pewnością do tego tematu w tym obszarze praw człowieka związanym z prawami mniejszości będziemy wracać też w naszym podcaście, żeby powiedzieć, jakie tutaj postulaty mamy, no bo można rozkładać ręce, ale można też mówić, są konkretne sprawy do załatwienia, które no właśnie to paliwo polityczne będą odbierać tej skrajnej prawicy, chociażby wciąż nieznowelizowany kodeks karny w zakresie ochrony przed nienawiścią grup mniejszościowych. To jest też taki kolejny przykład postulatu, ale sądzę, że o tym porozmawiamy w którymś z kolejnych odcinków też z Dominikiem w kontekście praw osób LGBT i naszych pomysłów na działania przed wyborami. Słuchajcie, nasz czas dobiega końca. Bardzo serdecznie wam dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Przepraszam za problemy techniczne, one być może dla osób słuchających będą wyczuwane w drugiej części naszej rozmowy. Tak, i dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Miłego dnia wszystkim życzę. Jeśli spodobał ci się ten podcast, uważasz, że to ważny temat i warto, aby dowiedziało się o nim więcej osób, udostępnij go znajomym w mediach społecznościowych. Tak ludzie dowiadują się o podcastach. Dzięki tobie więcej osób będzie mogło włączyć się w działania, aby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Zachęcam cię także do kliknięcia obserwuj w aplikacji, z której korzystasz, a jeśli słuchasz w Spotify, zostaw nam 5 gwiazdek oraz napisz, co sądzisz o tym odcinku. Możesz też napisać do mnie na adres kontakt@akciademokracja.pl, wpisując podcast w tytule wiadomości. Nasz podcast i wiele innych działań Akcji Demokracji powstaje wyłącznie dzięki zaangażowaniu wielu osób, które wpłacają nam choćby niewielką kwotę. Dzięki temu możemy działać skutecznie i niezależnie
oraz rozwijać nowe pomysły, jak z progresywnym przesłaniem docierać jak najszerzej. Zapraszam Cię do dorzucenia się. To proste, wejdź na stronę www.akcjademokracja.pl i skorzystaj z bezpiecznego systemu płatności. I do usłyszenia.